Dobry wieczór, szanowni państwo. Pozdrawiamy serdecznie z Krakowa, gdzie dziś odbędzie się bardzo ważne wydarzenie w świecie nauki i biznesu. A mianowicie Gala Nauki, wydarzenie podsumowujące pierwszą edycję projektu pod nazwą Platforma Nauki. Projekt Platforma Nauki został zrealizowany w ramach programu SON, Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Szanowni państwo, w trakcie dzisiejszego wydarzenia uroczyście zaprezentujemy rezultaty tego projektu, projektu pod nazwą Platforma Nauki, a także w refleksji pochylimy się nad tym, co jest dla nas najważniejsze, nad szkolnictwem wyższym i relacjami szkolnictwa wyższego z biznesem. Dlatego też nasze dzisiejsze wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części naszej dzisiejszej gali głos zabierze Marcin Lewandowski. To prezes Fundacji Allegoria, która realizowała ten projekt, a także pomysłodawca, twórca idei Platformy Nauki. Marcin opowie o tym, co najważniejsze w Platformie Nauki, o tej właśnie idei, o przebiegu prac, o zawartości tego wielkiego projektu, a także o wszystkich tych aspektach, które odbywały się za kulisami. A żeby mogli państwo głębiej doświadczyć tego, na zakończenie pierwszej części pokażemy państwu film, wcześniej niepublikowany film, dzięki któremu przemieszczą się państwo właśnie za kulisy prac nad Platformą Nauki. Szanowni państwo, w drugiej części naszego dzisiejszego wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne. To właśnie dyskusja, to właśnie dialog jest podstawowym celem Platformy Nauki. Dlatego tak ważny jest dla nas, ażeby razem z osobami zaangażowanymi w środowisko szkolnictwa wyższego i w środowisko biznesu, a przede wszystkim tymi osobami, które uczestniczyły w tworzeniu tego programu, rozmawiać. Rozmawiać zarówno o środowisku nauki, ale także o sposobach na jego popularyzację i integrację z biznesem. Dlatego odbędą się dwa panele. Pierwszy panel pod nazwą Nauka Biznes będzie prowadzony przez pana Pawła Adamca. Drugi natomiast pod nazwą Popularyzacja Nauki zostanie poprowadzony przez Szymona Turcze. Moderatorzy wprowadzą państwa w problematykę tych paneli w sposób znacznie szerszy. Miejmy nadzieję, że przed nami naprawdę owocna dyskusja, do której zaprosiliśmy osoby, które uczestniczyły w tworzeniu tego projektu, projektu Platformy Nauki. Szanowni państwo, ten projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie współpraca. Można by powiedzieć, że współpraca jest zarówno celem tego projektu, jak i jego specyficznym narzędziem. To właśnie dlatego na zakończenie dzisiejszej gali będziemy chcieli podziękować. Podziękować bardzo wielu instytucjom i podmiotom, które były zaangażowane w proces nie tylko tworzenia tego projektu, ale także proces całego otoczenia projektu, który jest nie mniej ważny. Szanowni państwo, nie będę dłużej przedłużał, gdyż przed nami naprawdę istotne dyskusje, ale zanim do nich przejdziemy, jak już wspomniałem, głos zabierze człowiek, którego nazwisko doskonale się państwu kojarzy. Co prawda to nie ten z Monachium, bo imię ma nieco inne, ale Marcin Lewandowski, tak samo jak Robert, naprawdę zna się na tym, co robi. To pomysłodawca tego projektu, to człowiek, który wie o nim zdecydowanie najwięcej. Prezes Fundacji Allegoria, Marcin Lewandowski. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że Platforma Nauki, pewien pomysł na to, aby w Polsce powstała pierwsza w Polsce platforma VOD, która ma za zadanie promować naukę, która ma za zadanie upowszechniać naukę, która ma być pewnym rodzajem właśnie narzędzia, które przyczynia się do popularyzacji nauki, dzisiaj oficjalnie jest państwu przedstawiane. Platforma Nauki i popularyzacja nauki to są chyba rzeczy, które dzisiaj w kontekście kondycji polskiej nauki są niezaprzeczalne. I w momencie, kiedy my zastanawialiśmy się, kiedy powstawała idea pomysłu,
trzy cele były mocno przyświecające nam. Z jednej strony popularyzacja nauki przyczynia się do tego, że osoby, które spotykają się z jej oddziaływaniem, myślą, nauka jest fajna, wiedza jest fajna, tak po prostu. Z drugiej strony popularyzacja nauki, ta druga funkcja, wiąże się z być może nawet zasianiem pewnego marzenia. Marzenia w przyszłym naukowcu. Marzenia, które ostatecznie rośnie, kiełkuje i w pewnym momencie doprowadza do tego, że ktoś wybiera karierę naukową jako tą, która jest spełnieniem jego marzeń. Trzeci aspekt, myślę dzisiaj bardzo ważny, wiąże się z tym, że mamy do czynienia z szeroko pojętym społeczeństwem informacyjnym. Z tym, że waluta, jaką jest informacja, dzisiaj chyba jest jedną z najbardziej popularnych i najdroższych walut. Ale też to wszystko wiąże się z zagrożeniami, z dezinformacją, chyba też z tym, co każdemu gdzieś nam jest bliskie, czyli popularyzacją niestety również fake newsów. W momencie, kiedy my popularyzujemy naukę, przeciwdziałamy tym zagrożeniom. W momencie, kiedy my popularyzujemy naukę, popularyzujemy tak naprawdę dążenie do wiedzy, rozkochanie się w szukaniu prawdy. I tak naprawdę te trzy cele legły u podstaw stworzenia projektu, jakim jest Platforma Nauki. I przyznam, że kiedy ta idea zasiała się w kilku głowach, łatwo było ją siać dalej. I tak naprawdę Platforma Nauki dzisiaj to jest bardzo szeroka koalicja firm, które realizowały ten projekt. To szeroka koalicja naukowców, szeroka koalicja uczelni wyższych. I tak naprawdę dzisiaj Platforma Nauki to jest przedsięwzięcie, które myślę również dla Państwa jest ciekawe. Jeżeli byśmy mieli mówić o efektach, dzisiaj mamy ponad 200 tysięcy osób, które odwiedziły naszą stronę. W tysiącach możemy również liczyć zaangażowanie osób, które aktywnie udzielają się, które działają, korzystają z treści Platformy Nauki. Jeżeli Państwo słyszeli o Platformie Nauki, to dlatego, że mamy już wyprodukowanych i upowszechnionych ponad 700 wzmianek prasowych w mediach elektronicznych tradycyjnych. W związku z tym dzisiaj, kiedy mówimy o Platformie Nauki, mówimy o projekcie, który mam nadzieję również ugruntował się w środowisku naukowym i również ugruntuje się w Państwa głowach, oczach, a mam nadzieję również te trzy idee, o których mówiłem, będą Państwu bliskie. Szanowni Państwo, skąd się wziął projektor? Jaka idea przyświecała powstaniu wycieraczek? A toster? Szanowni Państwo, wszystko to wynalazki Polaków. O historii polskiej nauki, o wynalazkach, ale również o dzisiejszych młodych, zdolnych naukowcach opowiadamy w Platformie Nauki. Atrakcyjna treść z jednej strony, merytoryka z drugiej, myślę, że powoduje bardzo przystępną treść, która również w Państwa głowach może zacząć funkcjonować i pokazać, że dzisiaj w Polsce mamy bardzo dobre ziarno, które zostało zasiane w trakcie siania historycznego, ale również mamy do czynienia z osobami, które dzisiaj wykiełkowały na tej glebie. W związku z tym za nami masa pracy, myślę, że przed nami również, ale jak to wyglądało od kuchni? Jakie były kulisy powstawania Platformy Nauki? Co się działo? Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym.
Cześć, nazywam się Tomasz Matręga i jestem prezesem spółki Media Kings, czyli firmy odpowiedzialnej za projekt Platforma Nauki, realizowany w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Projekt realizujemy dla Fundacji Allegoria, która otrzymała na ten cel wsparcie z ministerstwa. Naszym głównym zadaniem było zrobienie platformy wideo na życzenie, takiego naukowego Netflixa i wypełnienie go wartościowymi firmami promującymi polską naukę i polskich naukowców. Od sierpnia 2020 roku do marca 2021 roku powstała zarówno sama platforma, jak i ponad 60 filmów. Realizacja tego zadania to bardzo złożony proces i moim zadaniem było właśnie nadzorowanie tych wszystkich elementów, które złożyły się na, jak to możemy już dzisiaj powiedzieć, wielki sukces tej platformy edukacyjnej. Prowadziłem zespoły zajmujące się merytoryką, logistyką, produkcją oraz promocją. Cześć, jestem Szymon Turcza i w projekcie Platforma Nauki odpowiadałem przez cały czas za ten filar merytoryczny. Tak naprawdę podstawą pracy dla Platformy Nauki była praca przy researchu naukowym i przy upewnieniu się, że wszystkie tematy i wszystkie zagadnienia, które pokazujemy i które promujemy na platformie, są wartościowe i kluczowe z punktu widzenia nauki, zarówno tej naszej krajowej i interesu naszych placówek badawczych, jak i z perspektywy tego międzynarodowego tworu, jakim jest no właśnie nauka i szkolnictwo wyższe. W ramach koordynowania prac researchu naukowego odpowiadałem za kontakt z naukowcami, zarówno badaczami zrzeszonymi w ramach uniwersytetów, które partnerują platformie w projekcie, jak i z przedstawicielami instytutów badawczych i trzeciego sektora, czyli fundacji, które współpracują i właśnie pomagają nam promować tę naukę, ale także tworzyć tę podstawę merytoryczną. Nazywam się Mateusz Hajduk. W projekcie Platforma Nauki byłem odpowiedzialny za stronę logistyczną. Po otrzymaniu potwierdzenia nagrania dbałem o kwestie kadry, to znaczy upewniałem się, że wszyscy członkowie ekipy technicznej będą do dyspozycji. Od sierpnia 2020 roku do marca 2021 roku współpracowaliśmy z naukowcami i popularyzatorami nauki, którzy mieli z reguły naprawdę napięty kalendarz. Jeżeli trzeba było przenieść nagranie albo zarezerwować lokalizację, to pilnowałem, żeby wszystko się udało. Dodatkowo pomagałem też przy pracy koncepcyjnej, na etapie planowania kolejnych realizacji i razem z zespołem kreatywnym uczestniczyłem przy tworzeniu scenariuszy. Cześć, nazywam się Krzysztof Biela i jestem głównym operatorem projektu. Moja praca odbywała się przede wszystkim na planie w trakcie dni nagraniowych. Jako operator odpowiadam za to, aby powstające filmy dobrze się oglądało. Za odpowiedni kadr, właściwe oświetlenie, dobór atrakcyjnej scenerii. Takich aspektów technicznych, o których widz oglądający efekt końcowy naszej pracy w ogóle nie myśli, jest naprawdę sporo. Moim zadaniem jest sprawić, żeby wszystkie te elementy ze sobą współgrały. Poza tym jestem właśnie operatorem kamery, czyli staram się uchwycić wszystko, co może okazać się przydatne i warte pokazania w naszych filmach. Poza nagraniem wypowiedzi ekspertów, którzy tworzą warstwę merytoryczną naszych produkcji, istotnym elementem mojej pracy jest także wzmocnienie tego przekazu w warstwie stricte wizualnej. Dodatkowo pomagałem też w kwestiach logistycznych. Platformę nauki realizowaliśmy z wykorzystaniem najwyższej jakości kamer, dźwięku czy oświetlenia. Opieka nad tymi aspektami to także moja odpowiedzialność. Nazywam się Mateusz Czerniak i jestem głównym montażystą projektu Platforma Nauki. To właśnie do mnie trafiały wszystkie materiały, które udało nam się nagrać w trakcie dni zdjęciowych. Moim zadaniem było przeglądnąć te nagrania i wybrać elementy, które będą atrakcyjne dla widza, przekażą wartościową treść i trafią do finalnego materiału. Wydaje mi się, że widzowie nie zdają sobie sprawy, jak wiele kwestii technicznych trzeba poprawić przed wypuszczeniem filmu. Zajmowałem się edycją dźwięku i korekcją koloru. W zależności od konkretnej serii filmów, bo na platformie opublikowaliśmy bardzo różne formaty, od podcastów przez wypowiedzi po ponad 30-minutowe filmy dokumentalne, dodawałem także animacje, napisy czy odpowiedni podkład muzyczny. Wszystko po to, aby końcowy efekt naszej pracy był bardziej atrakcyjny i ciekawszy dla widza. Cześć, nazywam się Rafał Starzyk i jestem PR menadżerem w Media Kings Polska. Pokazanie ludziom takiego projektu jak Platforma Nauki nie było na pewno łatwym zadaniem i chyba sobie je dodatkowo utrudnialiśmy, kiedy z Szymonem i Tomaszem układaliśmy naszą strategię działań.
Od początku postawiliśmy sobie za cel konkurowanie o uwagę widza z największymi platformami VOD, czy też kanałami naukowymi cieszącymi się sporą popularnością na YouTubie. Nie pomagała tematyka, która na początku na pewno stanowiła barierę, szczególnie dla młodego widza, na którym najbardziej nam zależało. Udało nam się jednak przebić za sprawą aktywnych działań, wartościowych materiałów i jak się okazało, skutecznej strategii polegającej na regularnych premierach kolejnych filmów. Projektem zaczęły interesować się media. Od końca listopada zainteresowanie platformą było już bardzo duże. Nie było tygodnia bez wizyty naszego przedstawiciela w radiu lub telewizji. Moim zadaniem było koordynowanie tych akcji oraz poszukiwanie kolejnych możliwości tego typu. Bo poza tym, że media zaczęły przychodzić do nas, my także jako rozwijający się projekt zaczęliśmy wychodzić do mediów. Stworzyliśmy na przykład listę 10 najważniejszych odkryć naukowych 2020 roku, którą cytowały ogólnokrajowe dzienniki, pisma popularnonaukowe, jak i wydawnictwa uniwersyteckie. Te wszystkie działania, a także wiele innej pracy, zarówno zespołu głównego, jak i wielu innych osób, złożyły się na to, czym obecnie jest Platforma Nauki. Mamy ponad 200 tysięcy wejść na platformę i kilkaset tysięcy odsłon filmów. Te liczby dobitnie świadczą o tym, że ludzie chcą oglądać nasze materiały. Platforma Nauki to jedyny taki projekt, który w sposób nowoczesny, przystosowany do dzisiejszego odbiorcy treści, przekazuje naukę i promuje ideę szkolnictwa za pośrednictwem atrakcyjnej formy przekazu. Panelu dyskusyjnym realizowanym podczas Gali Nauki. Nazywam się Paweł Adamiec i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję. Na co dzień jestem wiceprezesem Fundacji Nauka Biznes, która, jak sama nazwa wskazuje, jest bezpośrednio związana z tematyką dzisiejszego spotkania. Zaprosiliśmy na nie znakomitych gości, którzy z różnej perspektywy, różnych branż będą nam mogli opowiedzieć o styku nauki i biznesu, o wzajemnych powiązaniach i o korzyściach, jakie niesie ze sobą takie partnerstwo. Podczas dzisiejszego panelu wystąpią dyrektor Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii w sieci Łukasiewicza, pan dr Andrzej Dybczyński, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, pan Tomasz Michałowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pan Rafał Szlachta, pani profesor Jadwiga Królikowska, reprezentująca Politechnikę Krakowską, oraz członek zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, pan Dawid Solak. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, szczególną wartością dodaną dzisiejszej dyskusji jest mnogość perspektyw, która będzie dzisiaj zaprezentowana. Natomiast wydaje się, że całkiem uzasadnionym jest rozpoczęcie od punktu wyjścia i zadanie tego pierwszego, kluczowego, jakże istotnego pytania. Szanowni Państwo, i kieruję teraz to pytanie do wszystkich Państwa, do wszystkich naszych dzisiejszych panelistów. Szanowni Państwo, tak w zasadzie, dlaczego warto łączyć światy nauki i biznesu? Jakie niesie to ze sobą korzyści, uwzględniając w sposób szczególny perspektywę organizacji, z której Państwo pochodzicie, którą Państwo reprezentujecie? Jako pierwszego o odpowiedź poproszę pana doktora Andrzeja Dybczyńskiego. Szanowni Państwo, pan doktor Andrzej Dybczyński do nas jeszcze za chwilę powróci. Wobec tego o zabranie głosu na ten moment poproszę pana Rafała Szlachtę, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, to na początku. I chciałem powiedzieć, że POD jest odpowiedzialny za promocję turystyczną, Polska Organizacja Turystyczna, więc istotne jest, aby mówić głośno i odważnie, że turystyka to biznes. A połączenie biznesu i nauki jest takim kluczowym, jest kluczowe, aby rozwijać turystykę. Stosowanie innowacji zarówno w infrastrukturze turystycznej, narzędziach sprzedażowych, jak i w samych narzędziach marketingowych jest bardzo istotne. Dlatego my w Polskiej Organizacji Turystycznej zdajemy sobie bardzo mocno sprawę, jak nauka i biznes nawzajem
przenikają się i powinny się przenikać i powinno z tego wiele dobrego wychodzić. Także z naszego punktu widzenia, jako turystyki, która jest też, musimy powiedzieć o tym, do czasu lockdownu to było prawie 7% PKB polskiego, bardzo ważną częścią gospodarki polskiej, jest z tego punktu widzenia bardzo istotne, aby umieć łączyć właśnie naukę i biznes, bo to, żeby się turystyka rozwijała, musimy mieć ten zasób wiedzy, który wychodzi z nauki. Dziękuję panie prezesie. Z pewnością podczas dzisiejszej rozmowy będzie jeszcze okazja rozwinąć ten temat. O zabranie głosu poproszę szefa Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, pana Tomasza Michałowskiego. Na tę dzisiejszą konferencję, na tę dzisiejszą debatę. Ja zanim trafiłem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przez prawie rok miałem przyjemność, zaszczyt pracować w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego powiem, że z punktu widzenia polskiej gospodarki, z punktu widzenia polskiej nauki, czymś, co jest moim zdaniem kluczowe, to jest to, aby te dwa światy ze sobą łączyć. A więc, a tutaj najistotniejsze jest to, żeby nauka właśnie potrafiła współpracować z biznesem, a przede wszystkim żeby naukowcy, którzy bardzo często mają znakomite osiągnięcia, żeby potrafili potem te swoje pomysły komercjalizować. A więc tutaj niezbędne jest właśnie połączenie tego świata nauki i biznesu. Natomiast wszyscy wiemy, że transfer wiedzy do technologii trafia w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na wiele raf. Problemem takim, ja bym wyróżnił trzy takie istotne problemy. Jest to mentalność przede wszystkim, pieniądze i przepisy. Polska niestety w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o nakłady wewnętrzne na B plus R, jest w ogonie Europy, jesteśmy za chociażby takimi krajami jak Czechy, Węgry czy Estonia. To się musi zmienić, bo rzeczywiście Polska ma wielkie ambicje. W ostatnim czasie udało się na pewno bardzo wiele zrobić, ale wciąż jest to niewystarczające. Oczywiście w ostatnich czasach, między innymi za sprawą pana premiera Jarosława Gowina, tutaj wiele się zmieniło. Mamy między innymi powstała konstytucja dla nauki, dzięki której tutaj, której powołanie do życia było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Oczywiście mamy bardzo wiele takich pozytywnych sygnałów, ale mam wrażenie, że w Polsce dalej w tym zakresie można jeszcze bardzo, bardzo dużo zmienić. Oczywiście należy się cieszyć, że jest coraz więcej spółek typu spin-off lub spin-out, ale w dalszym ciągu uważam, że tego typu przedsięwzięć powinno być dużo, dużo więcej. Jest wiele oczywiście też takich dobrych przykładów, dobrych praktyk, między innymi PARP od kilku lat organizuje, uważam, taki znakomity konkurs, to jest Polski Produkt Przyszłości, który notabene miał się odbyć właśnie w tym tygodniu, ale ze względu na pandemię został on przesunięty. Tam podczas tego konkursu możemy co roku zobaczyć, jak dobrze, jakich wspaniałych wynalazców, naukowców mamy w Polsce i rokrocznie zwycięzcy tego konkursu mogą otrzymać 100 tysięcy złotych na wdrażanie tych badań. Naprawdę Polska, a polskie uczelnie, polscy naukowcy mogą się pochwalić znakomitymi osiągnięciami, ale brakuje właśnie tych środków zazwyczaj finansowych na to, żeby te projekty wdrażać. I myślę, że jest jeszcze taka jedna rzecz, o którą bym jakby poruszył, to jest sprawa takiej jakby mentalności. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jakby niepowodzenie tego typu przedsięwzięć jakby wpisane naturalnie w ryzyko.
Natomiast u nas jakby niepowodzenie danego projektu, jakieś nieudane wdrożenie działa, znaczy jest traktowane jako swoistego rodzaju nieudolność, co jest oczywiście absolutnie błędem, bo absolutnie nie każdy tego typu proces kończy się sukcesem. Ja może tyle, ale widzę, że dołączył do nas pan prezes PORT, pan profesor, dlatego myślę, że on jest tutaj w tym gronie osobą, która myślę chyba najlepiej będzie potrafiła odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za tą zapowiedź. Faktycznie na samym początku mieliśmy drobny problem techniczny i pana dyrektora nie słyszeliśmy, natomiast teraz chciałbym oddać mu głos, powtarzając pytanie główne. Dlaczego tak na dobrą sprawę tak ważne są relacje na styku nauki i biznesu? Jakie ogólne korzyści niesie to dla gospodarki? Czy słychać mnie dobrze? Przepraszam za pytanie techniczne. Więc oczywiście współpraca nauki i biznesu niesie korzyści trojakie. I to korzyści bardzo konkretne. Taka współpraca niesie korzyści i dla naukowców, i dla biznesu, ale również dla trzeciego wierzchołka tego trójkąta, być może wierzchołka najważniejszego, a więc dla społeczeństwa. Dla naukowców te korzyści, oprócz korzyści dość oczywistych i takich, które zwykle widzimy na pierwszy rzut oka, czyli bezpośrednich korzyści finansowych dla naukowców, taka współpraca dla naukowców niesie korzyści znacznie głębsze i znacznie bardziej obiecujące. Otóż we współczesnym świecie szereg trendów, pytań badawczych, najnowszych kierunków badań jest definiowanych nie tyle na uczelniach, ile właśnie przez biznes. Niewiele osób wie na przykład, że podmiotem, który uzyskał najwięcej nagród Nobla, jest prywatna korporacja, a nie żadna uczelnia. I teraz kontakt naukowców z biznesem, współpraca z biznesem daje naukowcom możliwość uzyskiwania wiedzy i świadomości tego, co jest najnowsze w badaniach. Pozwala im być na topie, pozwala być im na pierwszej linii odkryć, badań i przede wszystkim pytań, które są stawiane. To są moim zdaniem korzyści dla świata nauki i naukowców znacznie istotniejsze niż bardzo prozaiczne, ale oczywiście istotne korzyści finansowe. Z kolei dla biznesu, dla gospodarki bardzo istotną korzyścią jest możliwość podnoszenia swojej konkurencyjności. Przecież za olbrzymią większością rzeczy, z których korzystamy na co dzień, stoją odkrycia naukowe. One nie zawsze były zakodowane w postaci patentu. One nie zawsze były wynikiem precyzyjnie zaplanowanego programu badawczego, ale gdzieś tam w tle za nimi zawsze była nauka. I teraz kontakt z nauką daje biznesowi po prostu szansę podnoszenia konkurencyjności. Natomiast nam wszystkim jako społeczeństwu współpraca brzmiowych i osiągnięć biznesowych. Od wynalazków, z których na co dzień korzystamy, chociażby translator, które biznes jest w stanie wykreować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz o zabranie głosu z perspektywy bardzo ważnego partnera procesu wdrożenia ustaleń naukowych do biznesu, czyli z perspektywy uczelni, o zabranie głosu prosiłbym panią profesor Jadwigę Królikowską. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czy jestem słyszalna? Bo ze strony pana moderatora jest dość trudna słyszalność. Rozumiem, że tak. To znaczy ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o Politechnikę Krakowską, generalnie rzecz biorąc, każdy z wydziałów jest bardzo głęboko osadzony w gospodarce. Natomiast ja z punktu widzenia tego, że znajduję się, pracuję od lat na Wydziale Inżynierii Środowiska, Inżynierii Środowiska i Energetyki, pozwolę się odnieść do obszaru związanego z gospodarką wodną. Powiem tak, skoro woda jest towarem, a nie dobrem, tak jak kiedyś była, ja miałam jeszcze to szczęście, że kiedyś faktycznie było to dobro naturalne, ale w tej chwili jest to towar, z którego nie możemy korzystać dowoli, to zarówno po stronie
podmiotu, system zawodowy, który najczęściej jest tym systemem, tym przedsiębiorstwem wodociągnięta, istnieje, jakby na to nie patrzeć, potrzeba dokładnego opomiarowania wody, zarówno sprzedawanej, jak i kupowanej. Patrząc z punktu widzenia przedsiębiorstwa, oczywiście Szanowni Państwo, mamy, zdaje się, drobne problemy techniczne. Te problemy techniczne będą poniekąd związane z następnym pytaniem, które będę chciał zadać odnośnie wpływu pandemii COVID na relacje nauki i biznesu. Tymczasem pozwolę sobie oddać teraz głos jeszcze z pierwszym pytaniem, czyli ogólną relacją między nauką a biznesem i korzyściami z tym związanymi, oddać głos członkowi zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, panu Dawidowi Solakowi, a do pani profesor jeszcze dzisiaj wrócimy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, do wzięcia udziału w tej bardzo ciekawej debacie. Odpowiadając na pytanie pana prowadzącego, Szanowni Państwo, ja 2 lata mojego życia zawodowego spędziłem pracując w Centrum Badawczo-Rozwojowym jednej z największych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. I po tych 2 latach odpowiedź na pytanie, czy pomiędzy nauką a biznesem, w tym konkretnym przypadku nauką a przemysłem, jest dla mnie zupełnie oczywista, i tak całkowicie upraszczając, można byłoby moim zdaniem odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że współpraca i interakcja pomiędzy nauką i biznesem jest konieczna ze względu na to, że biznes, w tym konkretnym przypadku przemysł, musi cały czas się rozwijać, udoskonalać swoje produkty, udoskonalać również procesy produkcyjne. Nauka z kolei nie może istnieć i świat nauki nie może istnieć tylko i wyłącznie dla siebie. Nauka ma służyć człowiekowi, w tym konkretnym przypadku służyć rozwoju biznesu, rozwoju przemysłu. Natomiast z punktu widzenia instytucji, którą zarządzam na chwilę obecną, to na co dzień zajmujemy się transformacją cyfrową gospodarki. Na chwilę obecną jesteśmy w procesie, jeśli chodzi o tworzenie krajowej sieci europejskich hubów innowacji cyfrowych. To takie one-stop-shopy, w których przedsiębiorstwa chcące przejść transformację cyfrową będą mogły uzyskać taką bardzo komplementarną pomoc od diagnozy swojego poziomu dojrzałości cyfrowej, dojrzałości technologicznej, po pomoc w zaplanowaniu tej transformacji i po pomoc w wprowadzeniu konkretnych rozwiązań i konkretnych wdrożeń. I muszę powiedzieć, że najlepsze propozycje i najlepsze projekty, które na chwilę obecną oceniamy w tym zakresie, to właśnie propozycje i to właśnie projekty, to właśnie konsorcja, które powstały z udziałem z jednej strony podmiotów działających w świecie biznesu, w świecie przemysłu, z drugiej zaś strony z udziałem jednostek badawczych, z udziałem uczelni prowadzących działalność badawczą, zajmujących się również wdrożeniami takimi uczelniami, które zajmują się właśnie tą realną współpracą z biznesem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym przejść do drugiego pytania, które jest równie istotne, zważywszy na czasy, w jakich się znaleźliśmy. Szanowni Państwo, jak na relacje nauki i biznesu z perspektywy Państwa branży, z perspektywy codziennych zajęć, które Państwo wykonujecie i instytucji, które Państwo reprezentujecie, wpłynęła pandemia COVID? Czy pewne rozwiązania, które teraz się pojawiły, siłą rzeczy też z przymusu, pozostaną z nami dłużej? O odpowiedź na to pytanie jako pierwszego poproszę pana doktora Andrzeja Dybczyńskiego. Czy słychać mnie dobrze? Zakładam, że tak. Ja oczywiście reprezentuję instytut, który bardzo mocno zaangażowany jest w badania w obszarze biotechnologii. Więc na pytanie o wpływ pandemii na badania naukowe i na relacje między nauką i biznesem, odpowiedź
może nie do końca poprawna, jest taka, że pandemia na te relacje wpłynęła bardzo dobrze. To znaczy pandemia pozwoliła dowartościować badania naukowe i uświadomiła tym obszarom biznesu, które nie do końca zdawały sobie z tego sprawę, jak istotny wpływ na ich funkcjonowanie, ale również jak istotny wpływ na ich zdolność do dostarczania określonych rozwiązań mają właśnie badania naukowe. Więc w tym obszarze ten wpływ był bardzo, bardzo dobry. My wszyscy wiemy o tym, że to właśnie badania w obszarze biotechnologii umożliwiają de facto walkę z pandemią. Niewiele osób być może wie, że jedno z największych osiągnięć polskiej nauki, które przełożyło się, realnie przełożyło się na współpracę z biznesem i efekty komercjalizacyjne, osiągnięcie badania profesora Jemilitego nad RNA było jednym z tych obszarów badań, które były wykorzystywane przy opracowywaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer. To jest doskonały przykład tego, jak po pierwsze pandemia, wydarzenie bez wątpienia tragiczne, może pozytywnie wzmocnić relacje między określonymi podmiotami. Z drugiej strony jest to przykładem na to, jaki wkład może wnieść nauka nie tylko do biznesu, ale również dla całego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za odpowiedź, panie doktorze. To pokazuje dokładnie, jak szerszemu audytorium pokazuje, które nas dzisiaj ogląda, jak nauka i biznes potrafią się przenikać i nieść korzyść w tak trudnej sytuacji, jaką jest pandemia COVID, i pokazuje też siłę tego połączenia, o którym dzisiaj mówimy. O odpowiedź na to samo pytanie chciałbym poprosić pana Tomasza Michałowskiego. Jak z pana perspektywy wyglądają relacje na linii nauka biznesu w trakcie trwania pandemii? Ja się w pełni zgadzam z moim przedmówcą. Rzeczywiście to jest, ten koronawirus spadł na nas jak grom z jasnego nieba i wszyscy musimy się uczyć tych nowych warunków, tych nowych wyzwań. Koronawirus spowodował między innymi to, że przede wszystkim wyższe uczelnie, ale także uczniowie w szkołach tych niższego szczebla musieli w bardzo szybkim czasie dostosować się do tej nauki w formie online. Zarówno firmy, jak i uczelnie, szkoły są w bardzo różnym stopniu, również technicznym, przygotowane na tego typu zdarzenia. Są takie wyższe uczelnie, bo pamiętam to jeszcze z pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które były do takich sytuacji doskonale przygotowane, ale były też takie uczelnie, które sobie z tą nową sytuacją nie radziły, głównie ze względów na duże zaszłości związane oczywiście ze sprzętem, ale to także problem właśnie związany z tym, że pamiętam do dziś, jak zwłaszcza ten proces związany z koronawirusem się rozpoczął. Pamiętam wiele takich przypadków, że nauczyciele akademicy nie potrafili sobie w tej nowej sytuacji poradzić, nie byli przygotowani do tego, żeby właśnie tą swoją wiedzę przekazywać w formie online, i po prostu znam przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście takich sytuacji profesorów z olbrzymim doświadczeniem, z olbrzymim stażem, którzy po prostu rezygnowali z pracy. Ale oczywiście to są takie jakieś przypadki odosobnione. Zdecydowana większość, bym powiedział, branży przedsiębiorstw zareagowała jak najbardziej pozytywnie. Dostrzegła między innymi to, że tego typu sposób funkcjonowania wiąże się z dużymi oszczędnościami. Oczywiście nic nie jest w stanie zastąpić takich relacji międzyludzkich, natomiast na taki na pewno krótszy dystans tego typu forma spotkań wiązała się ze znaczącymi
zmniejszeniem kosztów, no bo nie ma kosztów transportu, nie ma kosztów delegacji. Także tak jak każda sytuacja niesie ze sobą nowe doświadczenia, wszystko ma swoje plusy, ale także minusy. Znam także tego typu sytuacje, że firmy czy instytucje publiczne, które na przykład zamierzały w najbliższym czasie wynajmować dodatkowe, czasami bardzo także drogie pomieszczenia związane z rozwojem swoich firm, no, zaczęły zmieniać sposób funkcjonowania i na przykład okazało się, że z tego tytułu też mają duże oszczędności, bo nie muszą wynajmować tych pomieszczeń, tylko zakupili sprzęt, który był zdecydowanie tańszy i wielu pracowników pracuje z domu i na przykład jest formuła hybrydowa, że część pracowników na przykład pracuje 2-3 dni w tygodniu. W tym samym czasie część pracuje zdalnie z domu i nie ma na przykład konieczności wynajmu bardzo, bardzo drogich pomieszczeń. Także oczywiście taka zaraza jak nawet COVID, wszędzie można dostrzec jakieś plusy, minusy, no i po prostu wymusza na nas nowe doświadczenia, nowe sposoby myślenia i tak też jest w przypadku COVID-u. Dziękujemy bardzo. Powracamy do pani profesor. Niestety poprzedniej wypowiedzi nie udało nam się usłyszeć do końca ze względów technicznych, dlatego też z pewnością pani profesor będzie chciała ją rozwinąć. Niemniej ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę i poprosić o odpowiedź na jeszcze jeden istotny aspekt, ponieważ no, dla naukowców pracujących w ramach uczelni niezwykle ważny jest dostęp do infrastruktury. Ten z powodu COVID-u i ograniczonej działalności uczelni był w sposób znaczący utrudniony. Jak nauka radzi sobie właśnie z tym utrudnionym dostępem do infrastruktury, chociażby z perspektywy młodych naukowców, którzy go tak bardzo potrzebują, nawet studentów zaczynających badania naukowe na studiach, jak nauka może poradzić sobie z tym problemem braku dostępności w czasie COVID właśnie infrastruktury i jak to się przekłada później na jej relacje z biznesem? Czy jestem słyszalna? Kończąc moją, nie wiem w którym momencie przerwało nasze połączenie, ale reasumując, jeżeli chodzi o te efekty współpracy uczelni z podmiotami gospodarczymi, czyli delikatnie mówiąc uzyskanie tego sukcesu nauka-biznes, powiedziałam, że przykładem może być właśnie praca w ramach rozprawy doktorskiej jednego z naszych doktorantów, który realizował pracę z obszaru gospodarki wodnej, a konkretnie rzecz ujmując, opracował model zarządzania krakowskim systemem opomiarowania dostawy wody. Zażartowałam sobie, że tak jak pan prezes powiedział, że jest to pewnego rodzaju waluta informacyjna, bo tenże właśnie model pozwala właśnie na eliminację tych wszystkich zjawisk, problemów, które pojawiają się i które jak gdyby naruszają równowagę tego bilansu strat i zysków zarówno po stronie przedsiębiorstwa, które sprzedaje wodę i oczywiście chciałoby sprzedać tą wodę w całości, którą wtłacza do sieci, oraz po stronie konsumenta, który oczywiście chciałby płacić tylko za to, co tą wodę zużyje. I tutaj oprócz oczywiście monitorowania tego zużycia wody, które przekłada się właśnie później na możliwość minimalizowania zarówno tych strat rzeczywistych, jak i strat pozornych, ten model daje możliwość typowania wodomierzy do wymiany, właśnie nie spełniają swojej funkcji. Badania doktoranta pozwoliły na wytypowanie do systemu takich wodomierzy, które charakteryzują się na przykład największą niezawodnością, największą dokładnością. I kończąc swoją wypowiedź, zasugerowałam coś takiego, że my tu mówimy oczywiście nauka biznes, czyli to ten podmiot gospodarczy, jakim jest najczęściej przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, bo ono eksploatuje systemy zaopatrzenia w wodę. Ale jeżeli mówimy, drodzy Państwo, o tych stratach rzeczywistych, ale pozornych również, które właśnie dzięki temu modelowi, narzędziu informatycznemu zarządzania gospodarką opomiarowania dostawy wody,
to ja chcę zwrócić uwagę, że to ma szalone odzwierciedlenie w tych, no niestety dla nas trudnych w tej chwili kwestiach, mianowicie ochrony zasobów wodnych, które jak wiadomo, jeżeli chodzi o Polskę, to no niestety klasyfikujemy się na jednym z ostatnich miejsc pod względem oczywiście zasobności tych wód, wody słodkiej. Także tak kończyłam swoją wypowiedź, że owszem, biznes tak, ale tu jeszcze szczególnie chciałam zwrócić uwagę na te korzyści środowiskowe, które właśnie te badania pana doktora w efekcie przyniosły, jako wymierną również korzyść dla środowiska i pośrednio też dla społeczeństwa, o czym była dzisiaj mowa. Natomiast jeżeli pytanie było również do mnie skierowane w tym zakresie, jak uczelnie radzą sobie w dobie pandemii, oczywiście, że nauka na Politechnice nie zatrzymała się z racji tej, że jest pandemia. Oczywiście są prowadzone w dalszym ciągu badania, w tym tak zwanym reżimie sanitarnym, które pozwalają dostarczać nam danych, które potem przekładamy właśnie na jakieś modele, tudzież inne narzędzia, pozwalające nam kontrolować, badać dany proces czy zjawisko, jak również oczywiście współpraca z podmiotami, które wymagają od nas współpracy w rozwiązywaniu jakiegoś problemu, również funkcjonuje, tylko no niestety w zdecydowanie bardziej zaoszczonych rygorach, kontakt jest bardziej utrudniony, dlatego tak jak odbywają się zajęcia zdalne, tak również wymiana informacji, danych dotyczących jakiegoś problemu, który jest w danej chwili rozwiązywany, oczywiście odbywa się. Natomiast tak jak już to zostało wcześniej powiedziane, no tęsknimy do tej normalności, tęsknimy do tej rzeczywistości, gdzie możemy coś dotknąć, możemy coś zobaczyć i mamy te konwersacje face to face, co oczywiście jest bezcenne. Tam jeszcze była taka kwestia też poruszana a propos właśnie studentów, prawda, czy studenci. Ja chcę powiedzieć, że na Politechnice Krakowskiej również w dużej mierze studenci, nie będąc jeszcze ani na studiach doktoranckich, ani po studiach, tylko właśnie w trakcie studiów, uczestniczą w wielu projektach badawczych, w wielu na przykład konferencjach, nie tylko dla studentów, ale generalnie rzecz biorąc, konferencjach krajowych, konferencjach międzynarodowych z danego obszaru tematycznego. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani profesor. Jest to wieloaspektowe pokazanie problemu na konkretnych przykładach. Myślę, że bardzo ważne dla naszych dzisiejszych odbiorców. Teraz pytanie analogicznie kieruję do pana prezesa Rafała Szlachty. No, w turystyce akurat obecna sytuacja jest w sposób szczególny wyzwaniem. Jak styk nauki i biznesu może ewentualnie pomóc przetrwać ten trudny czas, który przed nami, jeżeli chodzi o polską turystykę? Dziękuję bardzo. To rzeczywiście nastał taki czas, który nie tylko turystykę, ale turystykę przede wszystkim bardzo dotknął i trzeba powiedzieć, że bardzo ucierpiała, jedna z pierwszych. Mówi się o tym, że będzie jedna z ostatnich z tego wychodzić. Niemniej tak nawet troszkę na banalnych przykładach pokazując, to czasy COVID-u też w pewnych aspektach pomogły, bo przyspieszyły troszeczkę rozwój technologii związanych z turystyką i tego, w jaki sposób pracujemy w tej turystyce. Świat rzeczywiście przeniósł się bardziej online od tego, co dotyczy wszystkich, a nie tylko turystyki, to same te narzędzia właśnie do wideokonferencji i podobnych spotkań, jak mocno się rozwinęły, jak mocno się spopularyzowały. Takim trendem u nas już w turystyce, jeżeli chodzi o tą część MICE, czyli targi, kongresy, konferencje, to są połączenia albo online, albo wirtualne, albo hybrydowe, więc to też pokazuje, jak te narzędzia bardzo się w tym momencie rozwijają i wspomagają te narzędzia, dalsze w ogóle istnienie na tym rynku i organizowanie targów, kongresów i konferencji. Podam taki może dość ciekawy też przykład, jak takie narzędzia
gdzieś wcześniej opracowane w solidny sposób, wymyślone przez naukowców, a teraz służą bardzo dobrze turystyce. Dam jako przykład przewodników, którzy bardzo szybko w dobie już pierwszego lockdownu i zamknięcia wpadli na taki pomysł, kiedy nie można było się grupować, z grupami chodzić po mieście, to działało to w dwie strony, albo przewodnik zakładał, można było wykupić, znaczy było też za darmo, ale można było też wykupić taką usługę, przewodnik zakładał kamerkę i z tą kamerką szedł i opowiadał o tych atrakcjach, które było widać w kamerce, albo umawiał się tak z podróżnym, ze względu na to właśnie, że nie można było w grupach i tak dalej, to umawiał się tak, że ten podróżny zakładał sobie kamerkę, szedł i przewodnik, widząc, co jest przed nim, zwracał uwagę i opowiadał o tych atrakcjach. Także ten, to przenikanie technologii nauki i biznesu turystycznego coraz to bardziej ma miejsce. Dla nas bardzo ważną częścią są na przykład badania i analizy i marzy nam się Polskiej Organizacji Turystycznej, będziemy się o to starać, żeby stworzyć taki bardzo duży mechanizm do badania i analizy ruchu turystycznego, bo ta właśnie analiza i odpowiednia umiejętność jej analizy i połączenie też to ze sztuczną inteligencją będzie powodowało, że będziemy we właściwy sposób mogli badać te kierunki, przepływy turystów, trendy i właśnie z tej sztucznej inteligencji mają wynikać też kolejne trendy i sposoby zachowania się turystów w najbliższej przyszłości. Także dla nas ta wiedza jest bardzo potrzebna. Też jako Polska Organizacja Turystyczna planujemy i myślimy o, bo do tej pory mieliśmy, ale w bardzo małym, takim powiedziałbym bardzo minimalistycznym wydaniu, na przykład gremium turystyki, to był właśnie taki panel naukowy o turystyce i biznesie. On się corocznie odbywał, ale mamy w planie, chcielibyśmy zrealizować, jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku bardzo duży taki kongres turystyki naukowo-biznesowy, czyli to nie będą targi, wystawy i pokazywania atrakcji turystycznych, ale nauka i biznes turystyczny razem w jednym miejscu i panele, w których moglibyśmy wydyskutować, wskazać nowe kierunki, nawzajem właśnie pokazać, gdzie i z takiego kongresu mogłoby wynikać, gdzie mamy jakieś problemy, gdzie mamy dziury, które trzeba, nad którymi trzeba popracować i co dalej możemy robić. Także no jeszcze raz mogę tylko podkreślić, że dla nas to też jest bardzo ważne i w tym kierunku wyciągamy rękę jako Polska Organizacja Turystyczna, no i biznes turystyczny. Dziękujemy bardzo panie prezesie i życzymy powodzenia w realizacji tych ambitnych i ważnych planów dla polskiej turystyki. Szanowni Państwo, teraz perspektywa przemysłu przyszłości i jego relacje w związku z trudną sytuacją pandemiczną. Pan Dawid Solak. Państwo, pandemia, epidemia koronawirusa tak na dobrą sprawę przed wszystkimi branżami w wielu obszarach postawiła nowe i ustanowiła nowe wyzwania, z którymi musieliśmy sobie radzić. Między innymi to, że teraz nie siedzimy w jakiejś sali konferencyjnej i nie prowadzimy debaty, patrząc sobie w oczy, tylko w ekrany komputerów, pokazuje, że te wyzwania towarzyszą nam praktycznie rzecz biorąc w każdym miejscu i na każdym kroku. Przedwczoraj miałem takie samo doświadczenie w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadziliśmy debatę w największej i głównej auli, która również była niestety pusta. Ale przechodząc do kwestii związanej właśnie z biznesem, z przemysłem, COVID-19 sprawił, że wielu przedsiębiorców z uwagi na tą zaistniałą sytuację stanęło przed wyborem albo przyspieszonej cyfryzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, albo utraty, czy też częściowego zawieszenia niektórych operacji albo procesów i tym samym zysków. I w zasadzie z tej perspektywy można ocenić, że COVID-19 niejako zmienił pytanie, które przedsiębiorcy sobie stawiają. Otóż firmy nie zastanawiają się już nad tym, czy należy cyfryzować firmę, przenosić ją do sieci, korzystać z chmury danych, zaopatrywać się w oprogramowanie, które pozwoli na nieosobisty, tylko na przykład wirtualny kontakt z klientem, tylko
kiedy będzie to najszybciej możliwe, jak z jakich środków wsparcia skorzystać, kto może w tym procesie pomóc. Przedsiębiorstwa na chwilę obecną jeszcze wyraźniej stawiają na komunikację za pomocą wideokonferencji. Rośnie efektywność internetowych szkoleń. Ja w zasadzie kilka miesięcy temu przechodziłem przez szkolenie BHP w wersji tylko i wyłącznie internetowej. Bardzo mi się to spodobało, bo osobiście zawsze je uważałem trochę za z jednej strony konieczność, z drugiej strony za stratę czasu. Rośnie też kultura pracy zdalnej. Wcześniej, przed okresem pandemii, wielu pracodawcom nawet nie przyszłaby przez głowę taka myśl, żeby wysłać pracowników na telepracę i aby pracowali oni nie będąc w biurze. Do przeprowadzenia organizacji firmy przez kryzys bardzo ważne jest zaufanie wobec ludzi, wobec swojego zespołu, delegowanie zadań, bo to nie jest też taki czas, kiedy da się centralizować władzę i decyzyjność. Pandemia pokazała nam wszystkim, że działanie w takich standardowych warunkach skutkuje nadmierną biurokratyzacją i formalizacją procesów, z których czasami powinno się zrezygnować. I z tej perspektywy przedsiębiorcy, i myślę, że my wszyscy jako taką dużą zaletę oceniamy zmiany cyfrowe i cyfryzację nie tylko gospodarki, nie tylko przemysłu, ale też instytucji publicznych. Natomiast co do przemysłu i co do fabryk, Szanowni Państwo, to w przyszłości, aby ograniczyć potencjalne problemy, osoby zarządzające fabrykami, osoby zarządzające w przemyśle muszą być bardziej elastyczne i na przykład dywersyfikować się, zaopatrując w komponenty u wielu dostawców, dywersyfikować obszary, w których dokonywane są zakupy. Dodatkowo, no to jest w zasadzie oczywiste, że firmy będą wydawały coraz więcej na oprogramowanie, na oprogramowanie, które służy pracy zdalnej, na oprogramowanie, które służy planowaniu i zarządzaniu swoimi zasobami. Bardzo dziękujemy za ukazanie kolejnej perspektywy istotnej, jeżeli chodzi o relacje nauki i biznesu w trakcie trwania pandemii COVID. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że jest to tematyka, o której można by mówić nie tylko podczas jednej konferencji, ale całego cyklu spotkań naukowych. Jednakże konwencja naszego dzisiejszego spotkania jest bezlitosna. Jestem poniekąd zmuszony ramami czasowymi podziękować Państwu za udział w tej rozmowie, w tej dyskusji, która z pewnością ukazała wiele kluczowych wątków i pozwoliła zarysować najważniejsze aspekty tematyki nauki i biznesu, patrząc na to z perspektywy różnych branż. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Mam nadzieję, że te wszystkie właśnie aspekty, sprawy, o których dzisiaj Państwo wspominali, będą zmierzały w dobrym kierunku i tak jak chociażby mówił Pan Prezes Rafał Szlachta, no będzie to też czas tego, aby te szanse, które ta tragiczna pandemia COVID mimo wszystko nam stworzyła, wykorzystać również w czasie, kiedy ten wirus, który zmienił nasze życie, odejdzie już, miejmy nadzieję, w niepamięć. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne panele naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na drugim panelu, który organizujemy w ramach podsumowania naszego projektu Platformy Nauki. Pierwszej edycji projektu, której głównym celem było właśnie to, co jest tematem tej drugiej dyskusji dzisiejszego wieczoru.
Popularyzacja nauki i promocja nauki to jest zadanie niezwykle trudne. My się go podjęliśmy jako inicjatywa naukowa, ale razem z nami, odwołując się do słów pana Marcina Lewandowskiego, w szeregu stoją różne organizacje, których przedstawiciele są z nami dzisiaj obecni, którzy będą z nami dyskutować i właśnie próbować odpowiedzieć na to pytanie. Jak można to robić skutecznie? Szanowni Państwo, w naszym panelu razem ze mną jest profesor Rafał Kurczap, jest pan Łukasz Słoniowski, czyli wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego, jest pan Tomasz Matlęga, czyli prezes spółki Media Kings Polska i jest też pan Jakub Winiecki, wiceprezes Instytutu Debaty Publicznej. Każdy z naszych panelistów reprezentuje całkowicie różną perspektywę i mamy nadzieję, że to właśnie dlatego ten panel będzie szczególnie wartościowy, żeby odpowiedzieć na pytania, które postawiliśmy przed panelistami. Pierwsza kwestia jest następująca. Zastanówmy się, dlaczego promocja nauki jest w ogóle istotna, dlaczego to zadanie jest ważne. I właśnie takie pytanie kieruję jako pierwsze do pana profesora Rafała Kurczaba. Panie profesorze, dlaczego promocja nauki jest istotna i co zyskuje społeczeństwo przez to, że jest na tę naukę eksponowaną? Jaka jest pana perspektywa? Dzień dobry Państwu. Witam Panie Szymonie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ja myślę osobiście, że to jest pytanie retoryczne. Czy w ogóle jest promocja nauki potrzebna? Oczywiście, że tak. To bardziej chyba niż w 100% tak. Dlaczego? No, aspektów jest oczywiście bardzo dużo, tak samo jak i powodów, które można podać, dlaczego powinniśmy promować naukę. Ja może zacznę takiego bardzo prozaicznego. Nauka w Polsce i na świecie generalnie jest finansowana z pieniędzy podatników, jest jakby jedno źródło, drugie źródło i wiele innych oczywiście pochodzi od, można powiedzieć, prywatnych przedsiębiorców i biznesu, prawda? Wszystko oczywiście zależy od celu. Gdzie się badania odbywają? Odbywają się w laboratoriach bardzo często, większych, mniejszych, albo powiedzmy sobie bardziej naukowo, w mniejszych bądź większych układach, bardziej bądź mniej schowanych przed światem. Wydaje mi się, z perspektywy człowieka, takiego powiedzmy Kowalskiego, dowiedzieć się, co się dzieje w tych laboratoriach, już tak z takiej perspektywy może nie tylko finalnych wyników, ale też i takich właśnie w trakcie, prawda, dlaczego badania są takie, a nie inne prowadzone, prawda, jakimi metodami są prowadzone i że w ogóle są prowadzone zaraz obok nas, a bardzo często przecież duże badania o dużym znaczeniu są prowadzone niekoniecznie w wielkich, prawda, miastach. Czasem są prowadzone obok tego Kowalskiego, który się gdzieś tam, prawda, ulicą przechadza. Ja to mówię bardziej globalnie. Z perspektywy takiego człowieka właśnie, dowiedzieć się o tym, co się dzieje obok niego, czasem nawet sam wiedząc albo nie wiedząc, uczestniczy w takich badaniach, dostarczając wyników, może być oczywiście dla niego bardzo, bardzo interesujące. Natomiast taki aspekt kolejny, dlaczego nauka powinna być promowana, a no właśnie dla samego, można powiedzieć, wzrostu samopoczucia wartości wewnętrznej społeczeństwa. To znaczy, no ja akurat jestem naukowcem nadal czynnym, ale gdybym nie był, a wiedział i chciał się oczywiście dowiedzieć o tym, że obok mnie, w moim mieście, w mieście obok, czy w ogóle w kraju dzieją się naprawdę bardzo fajne i istotne z punktu widzenia nauki, przełomowe wręcz rzeczy, bo takie się, proszę Państwa, u nas dzieją w Polsce oczywiście, no to mówię, to ma taki wymiar, taki aspekt bardziej wewnętrzny, takiego wzrostu dumy narodowej, dumy wewnętrznej, ponieważ to u nas faktycznie nasi bracia, nasze siostry, prawda, kuzyni, bardzo często koledzy, koleżanki naprawdę robią bardzo, bardzo fajne i przełomowe rzeczy. To jest jeden z tych bardzo, bardzo ważnych wymiarów. Dziękuję. Dwie perspektywy, które są wyjątkowo istotne. To znaczy z jednej strony ten taki lokalny, powiedziałbym, patriotyzm i to jest cel, który też na Platformie Nauki realizujemy. Chwalimy się tym, co nasze, co wyjątkowe i co też zaawansowane,
co możemy pokazać na zewnątrz. Z drugiej strony faktycznie nauka powinna stać bliżej ludzi i o tym mówi pan profesor Rafał Kurczap. Zastanawiam się, czy tę perspektywę podziela i czy jest jakiś inny aspekt, który dostrzega pan Łukasz Słoniowski. I teraz właśnie do pana kieruję dokładnie to samo pytanie. Dlaczego promocja nauki jest ważna? Ja dziękuję za to pytanie. Chciałbym zacząć od pytania widowni. Kto z państwa chciał być kiedyś naukowcem, ale nie mam z nią kontaktu wzrokowego, więc trudno rozpocząć w ten sposób. Myślę, że pierwsza rzecz to jest po prostu należy promować naukę dlatego, że jest dobra. Znaczy, że dobro też powinno być promowane. Dlaczego jest dobra? Dlatego, że, i to drugi powód, podnosi nasz komfort życia. Wszyscy chcemy żyć lepiej. Być może stoimy teraz jako ludzkość wobec wyzwań, które tylko nauka może rozwiązać, więc być może to nie jest tylko komfort życia, ale kwestia przeżycia, żebyśmy te rozwiązania znaleźli. Ale schodząc coraz bardziej na ziemię z tego szerokiego lotu ptaka, powiedziałbym, że nauka jest ważna też dla gospodarki, dlatego że w tej chwili państwa rywalizują między sobą często właśnie dzięki temu, że mają bardziej rozwiniętą wiedzę i że ta wiedza nie jest po prostu dostępna dla dwóch, trzech, pięciu wyspecjalizowanych naukowców, tylko dlatego, że tą nauką zajmuje się pewna warstwa społeczna. To jest coś, o czym mówił pan profesor, że często ludzie niedaleko mnie zajmują się nauką, jeżeli ja nic o tym nie wiem, to też nie mogę z tego skorzystać. Nie wiem o tym, że mogę ich zapytać o coś, że mogę z tej wiedzy skorzystać. Jest to rodzaj kapitału wiedzy, który się w społeczeństwie rozkłada w taki równomierny sposób, a ten kapitał jest potrzebny do rozwoju gospodarczego, do tego, żeby móc zatrudniać specjalistów. Ja się zgadzam z panem profesorem z tym, że gdyby zaprzestał zajmowanie się nauką, on będzie bardzo cennym nabytkiem, gdyby chciał pracować, przyjąć na siebie rolę pracownika. A być może, jak wielu naukowców, zechce kiedyś kierować własną firmą, prawda? I wtedy stworzy wartościowe miejsca pracy, które będą oparte na coś więcej niż prosta praca fizyczna czy tani koszt pracy, co nas jako polską gospodarkę od lat więzi w tak zwanej pułapce średniego dochodu. Prawda? Te bardzo dochodowe miejsca pracy zawsze są związane z dużym kapitałem wiedzy, z innowacyjnością. Trudno zarobić dużo pieniędzy machając łopatą czy robiąc podobne czynności. Do tego potrzebna jest kwalifikacja, a temu sprzyja zawsze działalność naukowa. My w Krakowskim Parku Technologicznym jedną z rzeczy, w którymi się zajmujemy, to wspieranie branży growej. To jest jedna z tych branż, która nas jako kraj bardzo mocno ciągnie do przodu na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w tym sektorze w wielu aspektach naprawdę number one i nie chodzi o jedną grę Wiedźmin, tylko o cały sektor, w którym brakuje ludzi w odpowiednich kompetencjach. Nie tylko informatyków, ale ludzi, którzy potrafią profilować psychologicznie na przykład postaci występujące w grach. Stąd organizujemy na przykład Digital Dragons Academy, coś, co specjalnie szkoli osoby do tego, żeby one mogły pracować w tej branży. A to jest przecież działalność, którą też mogłyby prowadzić czy uczelnie, czy ośrodki naukowo-badawcze, bo one też mogłyby takie osoby przygotowywać. Stąd chcę, mam nadzieję, w zrozumiały sposób zbudować ten związek między potencjałem społeczeństwa a działalnością naukową, która ten potencjał wzmacnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Ona jest dla nas cenna, bo przyznam się szczerze, że pan Łukasz wybiegł nieco i odpowiedział częściowo przynajmniej na moje drugie pytanie co do skutecznych form promocji nauki, takich form, które są atrakcyjne i trafiają do społeczeństwa. Cały wątek związany z grami wideo i znajdywaniu w tej cyfryzacji, w tych nowych technologiach miejsca i kanału do przekazywania wiedzy naukowej wydaje się niezwykle interesujący i na pewno jeszcze dzisiaj będziemy o tym mówić.
Bardzo dziękuję, panie Łukaszu, za odpowiedź na pierwsze pytanie. I teraz to samo pytanie kieruję do osoby odpowiedzialnej za między innymi powstanie materiałów na Platformę Nauki, czyli do pana prezesa spółki Media Kings, pana Tomasza Matlęgi. Panie Tomaszu, dlaczego promocja nauki jest ważna? Jaka jest pana wyjątkowa perspektywa? Może troszkę ze strony przedsiębiorcy, na pewno ze strony realizatora takich projektów jak Platforma Nauki. Dziękuję bardzo za głos. Ja nie ukrywam, że całe życie byłem bardzo pragmatycznie nastawiony do nauki i do wiedzy. I to było trochę jakby zderzenie się z Platformą Nauki było tak naprawdę takim momentem, w którym ja tą wiedzę i tą naukę dopiero tak naprawdę odkrywałem. I zacząłem jakby w ramach tej Platformy Nauki i odwiedzonych miejsc, instytucji, badaczy, zrozumiałem tak naprawdę jedną kluczową rzecz, z którą my w Polsce mamy bardzo duży problem. I tą rzeczą jest to, że nauka tak naprawdę wpływa na nasze życie codzienne. My mamy właśnie taki problem, że zamykamy tą naukę w pewien sposób na uniwersytecie, w trudnym nazewnictwie, w trudnych słowach, gdzieś jakby robimy z niej swego rodzaju tabu tylko dla osób wtajemniczonych. A nagle okazuje się, że ta nauka wpływa na mnie dzisiaj rano, bo robiłem sobie smoothie w blenderze stworzonym przez Polaka, tak? Bo suplementowałem witaminy, a więc jakby też w pewien sposób odkryte przez Polaka. I okazuje się, że ta prawdziwa nauka jest nauką, która towarzyszy nam codziennie w naszym życiu. I to jest tak naprawdę w niej kluczowe. I ja właśnie realizując, spotykając się z tymi wszystkimi naukowcami, to zrozumiałem. I moim zdaniem taki mamy w Polsce problem, że my przedstawiamy naukę bardzo takimi poważnymi słowami, chcemy ją adresować też do osób, które rozumieją naukę, a niestety takich jest wbrew pozorom mało. Ale właśnie dzięki, między innymi mam nadzieję, Platformie Nauki trochę zaczęliśmy to odczarowywać. Tak samo dzięki dużej ilości kanałów na YouTubie, które popularyzują naukę właśnie w taki sposób do zwykłego Kowalskiego. Hej, ta nauka jest wokół ciebie. Nawet jakby chcieli ją zrozumieć i wtedy wspólnie będziemy ją rozwijać. Bo moje zdanie jest takie, że im więcej osób, takich zwykłych osób będzie rozumieć naukę i jej skutki tak naprawdę, tym więcej będzie badaczy i tym większa będzie ich motywacja do dalszej pracy. Bardzo dziękujemy również za tę perspektywę. Pan Tomasz dodał do wszystkiego tego, co zaczął budować pan profesor Kurczap i zdiagnozował ten duży problem, który wychodzi nam raz po raz. Tak? To znaczy, że nauka faktycznie zdaje się być w wielu sytuacjach zamknięta i zarezerwowana dla murów uczelni, dla laboratoriów, dla tych wszystkich miejsc, które nie są przyjazne dla przeciętnego Kowalskiego, z dużą stratą. Nasza kolejność wypowiedzi nie jest przypadkowa. I teraz to samo pytanie będę kierować do osoby, która na co dzień zajmuje się między innymi tym, żeby dyskurs publiczny w Polsce rozwijał się, także w zagadnieniach naukowych. Panie Jakubie, dlaczego promocja nauki i rozmawianie o nauce jest ważne z perspektywy osoby, która pracuje nad dyskursem publicznym, która właśnie tym zajmuje się na co dzień? Dziękuję bardzo za przekazanie głosu i dzień dobry. Minusem wypowiadania się jako ostatnia osoba w pytaniu zawsze jest to, że po tylu mądrych osobach, które już powiedziały dużo rzeczy, trzeba jeszcze coś tutaj wymyślić, czy można było uzupełnić, bo ja się oczywiście zgadzam ze wszystkim, co było powiedziane, ale można jeszcze zwrócić uwagę na kwestię społeczną i tego, jak nauka jest ważna dla ludzi, nie tylko pod względem tego, że można kreować nowe technologie, że można dawać nowe rzeczy naszej cywilizacji, rozwój medycyny czy przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia i tak dalej. Nauka jest ważna dla ludzi, dla mnie po pierwsze dlatego i dlatego warto popularyzować, ponieważ stanowi ona swego rodzaju taki obiektywny pryzmat, przez który my możemy ze sobą rozmawiać oraz się komunikować. Nauka oraz wiedza ułatwia po prostu dialog między ludźmi
oraz to, im więcej my właściwie wiemy, im więcej jesteśmy w stanie zrozumieć wypowiedzi drugiego człowieka, czy tego kontekstu kulturowego, czy to wyobrazić sobie, co ten człowiek przeżył, czy czym się zajmuje, to tym lepiej jesteśmy w stanie dążyć do komunikacji oraz mniej popadamy w konflikty. Większość konfliktów w zasadzie bierze się nawet nie z bezpośredniego, z bezpośredniej sprzeczności interesów, czy z tego, że jedna osoba chce realnie zaszkodzić drugiej osobie, a z po prostu braku zrozumienia, czy braku chęci zrozumienia, czy braku tej wiedzy, że być może ktoś miał na przykład trudniejszy dzień, a być może ta osoba, która przyjechała teraz z Japonii, ma nieco inne przyzwyczajenia kulturowe, dlatego się zachowuje nieco inaczej. Jeżeli my propagujemy naukę i dajemy ludziom tę wiedzę, to takim główną rzeczą, którą osiągamy w dialogu społecznym, jest to, że ludzie po prostu zaczynają ze sobą lepiej rozmawiać, zaczynają się lepiej komunikować, co również ułatwia nam dalsze dążenie do rozwiązywania po prostu problemów. My jako cywilizacja cały czas stajemy naprzeciw różnych zagrożeń i różnych rzeczy, które się dzieją. Kiedyś były to kryzysy gospodarczo-ekonomiczne, były to wojny, teraz mamy globalne ocieplenie, mamy obecnie pandemię. My musimy rozwiązywać te konflikty, musimy radzić sobie jako ludzie z różnego rodzaju przeciwnościami losu. I zanim my właściwie rozwiążemy jakikolwiek problem, to pierwszą barierą, którą musimy pokonać, to jesteśmy częściowo my sami. My sami musimy widzieć jakiś problem, który chcemy rozwiązać, sami musimy znaleźć do niego drogę oraz musimy porozumieć się społeczności, w której funkcjonujemy, żebyśmy mogli tę drogę potem skutecznie razem realizować, ponieważ jeżeli sami będziemy siebie wykluczać w naszym działaniu, będzie nam dużo trudniej zajść właściwie gdziekolwiek. I tutaj ja widzę główną rolę nauki, która po prostu pozwala nam na skuteczny dialog, pozwala nam na dobry dialog i pozwala nam się ze sobą porozumieć w celu osiągnięcia czegoś dalej, osiągnięcia pewnego rodzaju transcendencji naszej cywilizacji. Bardzo dziękuję za Pana perspektywę. To jest kolejny kamyczek do tego, co razem tworzymy, kolejny fundament do tego, co właśnie tutaj w ramach tego panelu chcemy chyba przede wszystkim przekazać. To znaczy bliskość tej nauki i jej niezbędność. Faktycznie ten wątek nauki postrzeganej jako narzędzie komunikacji, najbardziej obiektywna soczewka, jaką jesteśmy w stanie wziąć do tego, żeby rozwiązywać problemy, jest czymś niezwykle cennym i nie jest dla mnie zaskoczeniem, że wypływa to od osoby, która właśnie na co dzień zajmuje się spotykaniem ze sobą grup interesów i sprawianiem, że są one się w stanie ze sobą porozumieć. Przejdźmy do drugiej rundy pytań. To znaczy, budując na tym, co wspólnie ustaliliśmy, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób. Tak jak mówiłem, o ten wątek zahaczył już pan Łukasz Słoniowski, mówiąc o promocji za pośrednictwem nowych technologii, takich narzędzi jak na przykład gry komputerowe. Ale cofnijmy się i spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie od samego początku. I tutaj jako pierwszego poproszę pana odpowiedzialnego za projekt Platformy Nauki, który tę misję promocji realizuje głównie za pośrednictwem techniki audiowizualnej, za pośrednictwem podcastów, wideo i właśnie wykorzystaniu tego przekazu. Panie Tomaszu, czy to jest najbardziej skuteczny sposób tłumaczenia nauki? Jeśli tak, to dlaczego? Czy jest najbardziej skuteczny? No to jakby nie mogę odpowiedzieć, bo byłbym pewnie niezgodny z prawdą, bo nie widziałem badań na ten temat. Natomiast moje zdanie jest takie, że jest on bardzo skuteczny, tak? Bo jakby chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili pewną, znaczy nie wyobrazili, tak naprawdę uświadomili sobie coś, czego bardzo często nie są sobie w stanie uświadomić uniwersytety czy w ogóle ludzie nauki. Mamy młodych ludzi, którzy studiują, tak? Zdobywają tą wiedzę, tak? To są ludzie, którzy wstają, wyciągają rano smartfona, przeglądają Facebooka, YouTube'a, TikToka, tak? Cały czas przed ich oczami są jakieś treści, czy to audio, wideo, graficzne. Tak naprawdę na jakby cały dzień gdzieś z tymi treściami są. Konsumują te treści w ogromnej ilości, a dzisiaj w pandemii, no to już w ogóle w ilości dotąd nieznanej i nagle przychodzą na uniwersytet i przechodzą do trochę innego świata, tak? Dostają książki, dostają trudne teksty, w ramach których studiują, czytają i tak dalej. I ja nie mówię, że te książki i trudne teksty są złe, chociaż ja nigdy za nimi nie przepadałem, natomiast my mamy właśnie ten problem, że nie chcemy tak naprawdę jako nauka przejść na poziom właśnie tych naszych studentów, właśnie tych naszych odbiorców.
I właśnie dzięki produkcji filmów, produkcji wideo, produkcji podcastów, wywiadów, masy tak naprawdę różnych treści audiowizualnych, my możemy do tych właśnie osób, które tą nauką chcą się przyszłościowo zająć, dotrzeć w najbardziej atrakcyjnej dla nich formie. Szanowni Państwo, my mamy na przykład na naszej platformie tak naprawdę kilka serii i każda z tych serii po pierwsze adresowana była do troszkę innej grupy odbiorców, ale praktycznie każda z tych serii była bardzo mocno konsumowana właśnie przez osoby, które na co dzień zajmują się, studiują i tak dalej, w obszarze, w którym był stworzony ten film, tak? Filmy o polskiej historii polskiej nauki, filmy o polskich wynalazkach i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to jest moim zdaniem clue, że przenieśmy naukę jak najbardziej właśnie do wideo, do treści audiowizualnych. Dzięki temu ta nauka dla tych studiujących, czy dla osób, które po prostu chcą się o tej nauce dowiedzieć, będzie maksymalnie dobra do przyswojenia, zrozumieją z niej maksymalnie dużo i tak naprawdę właśnie dzięki temu będziemy mieli kolejne pokolenie świetnych naukowców, czy po prostu osób zainteresowanych nauką. Bo moje zdanie, już takie trochę nawiązując do tego pytania i do poprzedniego, kiedy tak dużo razem z całą naszą ekipą zwiedziliśmy ośrodków badawczych, uniwersytetów i tak dalej, zrozumiałem jedno, naukowcy to są świetni ludzie, z którymi można porozmawiać, których można wspaniale posłuchać, którzy są ultra ciekawi i mają niesamowite rzeczy do opowiedzenia. Problem jest taki, że czasem przez książki czy przez trudne teksty nie jesteśmy w stanie pokazać, jak ci naukowcy są fajni, a właśnie przez wideo, przez to, że możemy ich zobaczyć i naprawdę posłuchać, może to już wyglądać zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To jest de facto perspektywa realizatorów projektu, ale to jest też perspektywa, która wrzuca nam tutaj, szanowni Państwo, bardzo istotny kontekst. Wydaje mi się, że pan Tomasz próbuje powiedzieć między innymi to, że nauka na rynku informacji nie jest sama, nie jest to informacja w odosobnieniu. Poza nauką na rynku jest dużo innego kontentu i walka o odbiorcę będzie się zawsze toczyć i toczy się. I to właśnie dlatego zdaje się, że te formy nowoczesne, technologiczne są aż tak atrakcyjne, jak mówi to pan Tomasz. Ale zastanówmy się, bo de facto troszkę w trakcie wypowiedzi pana Tomasza wywołani do tablicy zostali naukowcy. No to posłuchajmy głosu właśnie biegnącego z uczelni, czyli pana profesora Kurczaba. Jak wygląda ta perspektywa? Jaka jest najbardziej skuteczna forma promocji nauki pana zdaniem? Ja się zgadzam z przedmówcą oczywiście jak najbardziej. Właściwie to można powiedzieć społeczeństwo, możliwości, jakie ma społeczeństwo teraz, a więc bycie nawet w kilku miejscach naraz. Ta pandemia oczywiście nam to nauczyła nas, można powiedzieć, nie tyle udostępniła narzędzia, bo narzędzia były, ale nam jakby pomogła się ich nauczyć, a może do nich przyzwyczaić też bardziej. Natomiast ja jakby swoją odpowiedź na to pytanie chciałbym zacząć od, być może panowie pamiętacie taki film, film z mojego dzieciństwa, który chyba też mnie, jeden z takich filmów, który mnie ukształtował chyba naukowo też, to był film o MacGyverze. Młodzież pewnie nie pamięta, ja też z tego wieku nie chcę zdradzać, ale faktycznie jak film bił, można powiedzieć, rankingi popularności, ja byłem małym chłopakiem wtedy, i właściwie chyba to jest najlepsza odpowiedź na pytanie, to znaczy MacGyver, czy James Dean chyba zdaje się, taki był twórca tej roli, w jakiej sytuacji się nie znalazł, a film na tym polegał, właśnie znajdował w przeróżnych sytuacjach, z których musiał wyjść w jakiś sposób, prawda, obronną ręką. I on w każdej sytuacji niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale nie tylko, takiej typowo pragmatycznej, z życia wziętej, stosował właśnie praktyczną naukę. A ponieważ sam był fizykiem, zdaje się, z tego co pamiętam, z uczelni się wywodzącym, to te bardzo podstawowe prawa fizyki, ale też i chemii, stosował w takim właśnie życiu codziennym, tak jak powiedziałem wcześniej, zagrożeń, ale też takiego pragmatyzmu, kiedy musiał sobie, mając no właśnie gumkę, recepturkę, prawda, i pudełko zapałek, zbudować helikopter, ten przysłowiowy, prawda, ten żarcik, który gdzieś tam po internecie krąży.
Ja pamiętam, że tym filmem byłem totalnie zafascynowany. Wolałem oglądnąć właśnie odcinek MacGyvera, bo no, w głowie u młodego chłopaka krążyła taka myśl, jej, jak faktycznie można tak niesamowite rzeczy zrobić, znając naukę, i to nawet tak trochę powierzchownie, nie wchodząc w wielkie szczegóły tej nauki, bo tylko dodam, że MacGyver właśnie w postaci pewnej narracji tłumaczył, dlaczego tak się akurat stało, korzystając, prawda, z tych dwóch, pięciu, sześciu rzeczy, albo mieszając te dwie, trzy substancje, spowodował jakiś niewielki wybuch albo, prawda, zapłon, prawda? Także to tak na tą sprawę, proszę Państwa, wydaje mi się, czyli proste doświadczenia, żeby były praktyczne, pokazujące właśnie, czy młodzieży, czy trochę starszym, czy wręcz studentom. I też przyznam, może nie będzie profesjonalne, ale z tego właśnie filmu o MacGyverze ja staram się jakby w tym swoim dorosłym życiu, dydaktyka, ale naukowca też, upowszechniającego naukę, stosować dokładnie te same triki i meki. Tłumacząc trudne rzeczy, pokazując przez pokazywanie bardzo prostych doświadczeń, które są, można powiedzieć, wstępem do zastosowania tej drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej teorii. Te przysłowiowe ciężkie, trudne słowa, a często nawet bardzo ciężkie, można powiedzieć, i trudne wzory, które się kryją za teorią, jakby w moim rozumieniu siedzą dopiero na samym końcu. To jest pewnego rodzaju opis, czy inna płaszczyzna opisu wielkiej teorii, wielkiej nauki, prawda, która może na początek nie jest potrzebna. I tak też swoich studentów uczę. Czy to się, proszę Państwa, sprawdza, to chyba nie jest oceniać. Natomiast myślę, że mógłbym się pochwalić kilkoma studentami, których wypromowałem z uczelni u nas tarnowskiej. I siedzą teraz w różnych miejscach na świecie i, można powiedzieć, uprawiają dużą naukę. Właśnie przez to zaciekawienie. Oni, proszę Państwa, tak już tylko dam na koniec, to bardzo często nie byli topowi studenci, najlepsi. Ci właśnie, którzy, za przeproszeniem, musieli być zawsze wyuczeni, prawda, od deski do deski. Nie, to właśnie byli ci studenci, którzy musieli mieć impuls, musieli zostać zaciekawieni, często małą rzeczą, małym, prostym doświadczeniem, małą, prostą alegorią albo odniesieniem do życia codziennego, a potem od razu zlinkowaniem z nauką, z teorią, z praktyką, i oni się wtedy otwierali. Oni się otwierają, buszują po świecie naukowym teraz. To jest właśnie, wydaje mi się, ta ścieżka taka, która mogłaby tą naukę faktycznie tak promować i pokazać, że ona wcale nie jest trudna. Że ta narracja trudnych słów, wzorów, to dopiero na samym końcu. I można ją spokojnie tam schować, pokazując, jak to działa, a potem rozbierając, można powiedzieć, tą maszynę na części pierwsze. Dziękuję bardzo. To jest, wydaje mi się, niezwykle cenne i życzyłbym sobie i życzę realizatorom Platformy Nauki, żeby kiedyś jakiś profesor na uczelni powiedział, że to właśnie za sprawą takich działań teraz po świecie buszują naukowcy, którzy natchnieni do tej pracy zostali właśnie stworzonymi przez nas materiałami albo na przykład takimi dyskusjami jak ta, którą właśnie prowadzimy. To samo pytanie kieruję na koniec, bo zmierzamy już do końca tej dyskusji, do pana Jakuba Winieckiego, który raczej będzie miał nieco inną perspektywę, z perspektywy tej komunikacyjnej właśnie może zapytam. Co jest kluczowe przy tym, żeby dobrać najlepszą formę promocji nauki? Mi się wydaje, że ten problem został już dotknięty nieco przez moich przedmówców, ten najważniejszy problem z promocją nauki, czyli obecnie występuje jej duża sakralizacja i takie postrzeganie nauki jako czegoś niedostępnego, zarezerwowanego tylko dla części ludzi. My używamy trudnych słów, robimy trudne książki, profesorowie używają jeszcze trudniejszych słów, bo znają ich bardzo dużo i znają bardzo mądre słowa, tylko że co z tego, skoro one nie zawsze docierają do odbiorcy i nie zawsze mają jakiś efekt. Ja lubię mówić, że jakość komunikatu jest mierzona i może być zmierzona poprzez efekt, jaki ten komunikat osiąga, czyli czy odbiorca usłyszał wypowiedź, zrozumiał tę wypowiedź oraz stara się jakoś realizować. Im bardziej my komplikujemy nasze przekazy, tym właściwie zmniejszamy efekt naszego komunikatu, który chcemy wysłać. No co rodzi tego typu problemy, że nauka wydaje się potem niedostępna i ludzie po prostu boją się brać udziału w wydarzeniach naukowych, w różnego rodzaju dyskusjach,
boją się chodzić na wydarzenia na uniwersytetach, bo czują się po prostu, że to nie jest miejsce dla nich. Takim drugim problemem, który występuje, aczkolwiek podobny, bo również swego rodzaju narracyjnym problemem z promocją nauki, jest to, co mi się wydaje, może trochę określić bardzo dużą instrumentalizacją kwestii naukowych oraz nauki. My od początku procesu edukacyjnego na świecie staramy się mówić ludziom, że tutaj macie się teraz uczyć, musicie się uczyć, żeby zdać do kolejnej klasy. Teraz musicie się uczyć, żeby zdać egzamin. Uczcie się i zdajcie egzamin, żeby iść na studia. Idźcie na studia, żeby pracować i zarabiać więcej pieniędzy. I w ten sposób my tworzymy, co ma swoje plusy jakoś też postrzeganie, bo my pokazujemy, okej, patrz, nauka może ci coś dać faktycznie w życiu, będziesz więcej zarabiał. Więc może nie jest to tragiczne pod każdego rodzaju względem, ale my zabieramy tak naprawdę z nauki to, o czym było przed chwilą mówione, czyli zabieramy z niej całą tę zabawę, zabieramy z niej całą tę przyjemność poznawania, ponieważ jeżeli my ludziom od początku mówimy, że nauka jest jakimś przymusem, czymś, co my musimy realizować, mamy realizować, to automatycznie sprawiamy, że ta osoba nie może czuć własnej wewnętrznej motywacji do tego, że ona po prostu chce poznawać i ona się interesuje nauką. A ludzie, tak jak to było powiedziane, nie stają się wybitni w dziedzinach, do których są przymuszani, nawet jeżeli się bardzo uczą, poświęcają na to dużo czasu, tylko stają się wybitni najczęściej w dziedzinach, które ich po prostu interesują, którymi się kolokwialnie mówiąc jarają i które, na których chcą poświęcać po prostu kolejne swoje godziny, bo ich to ciekawi. W związku z czym wydaje mi się, że głównie, również oczywiście przez środki, nowe technologie, można promować naukę jako coś bardziej zabawowego, jako coś, co po prostu jest ciekawe w odbiorze, coś, co może się przydać, coś, co może mi po prostu dać jakąś ciekawą wiedzę na świecie. I powinno się to odbywać, myślę, już na początku właśnie edukacji, bo my też często postrzegamy, że być może takie niektóre kwestie naukowe, czy to z dziedziny psychologii, czy to z fizyki, czy to z chemii, czy to z myślenia logicznego, nie są adekwatne dla młodszych odbiorców, albo nie ma sensu chodzić z takimi wydarzeniami do na przykład zawodówek czy do techników, przez co ta nauka jest fokusowana i wydarzenia naukowe są skupiane w obrębie miejsc, gdzie ta nauka i tak jest propagowana, bo są to głównie licea oraz ośrodki akademickie. Gdzie tu wydaje mi się jest dość duży strukturalny błąd, bo my w ten sposób tak naprawdę nigdy nie doprowadzimy do tego, że będziemy mieli większą pulę ludzi zainteresowanych nauką oraz kwestiami naukowymi, przez co automatycznie więcej ludzi będzie mogło dążyć do propagowania i faktycznego realizowania się w niej w ambitny sposób. Więc dla mnie, tak jak mieliśmy już parę projektów debatanckich akurat, czy dyskusyjnych realizowanych we właśnie szkołach zawodowych, czy to nawet w podstawówkach, i idziemy tam lekko ze strachem do takiej podstawówki, myślimy sobie, no jak to może być, żeby dzieci teraz rozmawiały o polityce międzynarodowej. A okazuje się, że te osoby, co mają nawet 11-12 lat, też mogą sobie podebatować. Wychodzi to oczywiście różnie, ale jeżeli tylko zrobisz to poprzez zabawę, jeżeli tylko zrobisz to w taki sposób, żeby też się tym bawiły, żeby zobaczyły, ej, mogę być taki poważny, mogę mówić fajne rzeczy, może ktoś mnie słucha, może mówię coś mądrego nawet, to wtedy automatycznie sprawiamy, że po prostu ludzie od najmłodszych lat zaczynają się interesować takimi rzeczami, jak właśnie nauka, jak propagowanie nauki, poznawanie jej, czy różne dyskusje. Dlatego myślę, że to są takie jedne z dwóch rzeczy, które możemy starać się wcielać w naszym kraju, żebyśmy nieco szli z tą nauką do przodu, nieco więcej ludzi z tej nauki korzystało. Mhm. Wydaje mi się, że pan troszkę wrócił do wypowiedzi pana Tomasza tak naprawdę i ten panel staje się nam kompletny w tym sensie, że odwołujemy się właśnie do tego, że zależy nam na przekazie w tej skuteczności. Przekazie, który nie wyklucza, który nie dyskryminuje, który jest prosty, zrozumiały i bardzo bezpośrednio pokazuje nam tę bliskość tych dwóch światów. Tak naprawdę, że tego rozdźwięku, tego dystansu nie ma. Stworzyliśmy go sami i chyba dobrze się z niego wycofać i wrócić właśnie do tego, kiedy nauka jest czymś bliskim obywatelom, kiedy nauka jest obecna także w czasie wolnym. Panie Łukaszu, zostawiłem pana na koniec, dlatego że tak jak już powiedziałem, pan odpowiedział nieco na moje pytanie, wskazując nowe technologie jako działalność, którą interesuje się Krakowski Park Technologiczny i która jest panu bliska. Prosiłbym o jednak rozwinięcie tej myśli, a najlepiej także syntezę tej drugiej części naszego panelu. To znaczy, jakie środki wydają się najbardziej skuteczne przy promocji nauki? Myślę, że kluczowe jest to, co powiedział pan profesor, to znaczy rozbudzanie ciekawości. Nie? To znaczy wszystkie środki, które rozbudzają ciekawość, są środkami, które mogą doprowadzić nas do tego celu. I tutaj
kiedyś bym powiedział pikniki naukowe, to te momenty, w których można dotknąć czegoś, a teraz no powiem, że gry, materiały, wideo. Moja córka zjoduje się już innym serialem, nie MacGyver, który był też dla mnie istotny i z którego ja wyciągnąłem wniosek, postawa przedsiębiorcza jest ważna. Działanie w tym, co mamy pod ręką i tworzenie czegoś nowego, czyli mniej naukowy, ale też inspirujący. Dla mojej córki Magiczny autobus jest serialem, który ją inspiruje i który jest dla niej ważny. Nie wiem, czy panowie się z tym zetknęliście, ale na ile słyszę, kiedy ona go ogląda, to są tam problemy naukowe przedstawiane w serialu animowanym. Polecam, bo ona przynajmniej często nas zaskakuje tym, co wie i tym, jakie pytania nam zadaje. Zastanawiam się, czy są jeszcze inne nowoczesne treści, które mógłbym wskazać. Ważne, żeby tą ciekawość naukową podtrzymywać, rozbudzać i podtrzymywać jak najdłużej. Dla mnie metoda Montessori, w której uczniowie uczą się nawzajem, w której sami decydują o tym, czego chcą się uczyć, jest czymś, co się świetnie sprawdza. Nie wiem, czy to jest metoda promocji, czy to jest po prostu metoda wychowywania ludzi na naukowców albo na po prostu samodzielne i kreatywne jednostki. No i może tym aspektem skończę, żeby niezależnie od środków skupiać się na idei, na rozbudzaniu ciekawości, na pokazywaniu możliwości, że to jest najważniejsze. O tym też mówił jeden z mówców mówiący o debatach, prawda? To jest też ten moment, w którym uczniowie doznają uczucia sprawstwa. Mogę coś powiedzieć, moje zdanie się liczy, prawda? I to jest kluczowe, wydaje mi się, przesłanie dla wszystkich, którzy promocją nauki chcieliby się zajmować lub się zajmują. Przekaz, który nie dyskryminuje, który pokazuje bliskość dwóch światów i wreszcie przekaz, który daje narzędzia odbiorcy. Pokazuje, to jest dla ciebie, korzystaj i razem z nami twórz naukę. Taki obraz promocji nauki powstaje nam z tego panelu i wydaje mi się, że to są podwaliny projektu Platforma Nauki i to są podwaliny tego, jak w XXI wieku o nauce, o roli szkolnictwa wyższego powinniśmy w Polsce myśleć. Panowie, bardzo dziękuję. Ze mną w trakcie tej dyskusji był pan profesor Rafał Kurczap, pan Łukasz Słoniowski, pan prezes Tomasz Matlęga i pan Jakub Winiecki. To była niezwykła przyjemność i mam nadzieję, że nasza dyskusja stanie się jednym z elementów tej dobudowy, tych kolejnych filarów tego, żeby właśnie w taki sposób o nauce myśleć. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do podsumowania naszej gali i zakończenia pierwszej edycji projektu Platforma Nauki. Wracamy zaraz po krótkiej przerwie.
Za nami dwa niezwykle interesujące panele dyskusyjne, które dotyczyły problematyki stanowiącej niejako fundament całego projektu Platformy Nauki. Z jednej strony rozmawialiśmy o relacjach nauki i biznesu. Panel prowadzony był przez pana Pawła Adamca. Następnie nasi znakomici eksperci pochylili się nad różnymi metodami promocji i popularyzacji nauki. Ten panel był prowadzony przez pana Szymona Turcze. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy wzięli udział w tych dwóch panelach i podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, których mogli dokonywać, analizując ten temat z różnych perspektyw, z perspektyw swoich doświadczeń naukowych i zawodowych. Można powiedzieć, że panele te miały iście interdyscyplinarny charakter, a wynika to przede wszystkim z faktu, że brali w nich udział przedstawiciele bardzo różnych środowisk, zarówno szkolnictwa wyższego, chociażby nauczyciele akademiccy, jak i otoczenia biznesowego nauki, przedstawiciele firm i instytucji tego otoczenia. To właśnie ta interdyscyplinarność stanowiła niejako trzon całego projektu Platforma Nauki. Interdyscyplinarność rozumiana jako zdolność dołączenia wiedzy i metodyki badawczej z różnych dziedzin, które to połączenie ma służyć temu, żeby osiągnąć najlepszy, uniwersalny charakter rozwiązania. Szanowni Państwo, zmierzamy powoli do zakończenia naszej gali. Nie byłoby to jednak możliwe, stworzenie tego całego projektu i tego jego dzisiaj uroczystego zakończenia, gdyby nie znakomita współpraca z naszymi partnerami. To przede wszystkim instytucje, które zrzeszają środowisko akademickie, takie jak Parlament Studentów RP, Polska Akademia Nauk oraz Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. To także znakomite polskie uczelnie, uniwersytety, dzięki którym i we współpracy z którymi mogliśmy tworzyć materiały, które dzisiaj można podziwiać na Platformie Nauki. To Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Niemniej serdeczne podziękowania kierujemy w stronę uczelni technicznych, których zaangażowanie w ten projekt również mogą Państwo z łatwością zaobserwować, kiedy będziecie oglądać materiały na Platformie Nauki. To Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, wszystkim zaangażowanym osobom i władzom tych uczelni. Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak w imieniu organizatorów oraz wszystkich partnerów zaprosić Państwa do podziwiania efektów tego projektu. Efektów Platformy Nauki. To właśnie dzięki naszej współpracy, dzięki współpracy szerokiego grona osób i instytucji udało się wywieźć naukę z murów uczelni, ścian gabinetów i laboratoriów i umieścić ją w internecie w sposób ogólnodostępny, atrakcyjny i przystępny. Serdecznie zapraszamy na portal Platforma Nauki. Do zobaczenia.